Szczęść Boże, Piotr Brzezina, witam i zapraszam na informacje dnia. W najbliższych dniach ma dojść do spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z ministrem edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem. Tematem rozmów będzie nowela prawa oświatowego, która wzmacnia rolę rodziców. Nowelizację prawa oświatowego przyjął Sejm, teraz projekt trafi do Senatu. Ostatnie zdanie na jego temat będzie jednak należało do prezydenta Andrzeja Dudy. W tym tygodniu ma dojść do rozmów głowy państwa z ministrem edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem. Pan prezydent podchodzi do tej ustawy bez jakichś uprzedzeń. Będzie oczywiście rozmawiał z panem ministrem Czarnkiem również i o tym temacie. Pan minister Czarnek przedstawiał mu i będzie przedstawiał założenia tej ustawy. Resort edukacji podtrzymuje, że ustawa odpolitycznia szkołę i chroni dzieci przed demokracją. Najważniejsza rzecz to jest realne upodmiotowienie rodziców względem szkoły w kontekście zajęć dodatkowych, tych, które wykraczają poza program nauczania. Wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski wyjaśnia, że rodzice nie mogą być zaskakiwani przez szkołę zajęciami dodatkowymi. Organizacja, która miałaby takie zajęcia przeprowadzić, musi zgłosić, na czym takie zajęcia będą polegać, określić ich cel i wskazać, jakie treści będą prezentowane dzieciom. Szkoła musi zapytać rodziców, czy wyrażają zgodę na takie zajęcie, a pod względem formalnym wniosek weryfikuje kurator oświaty. Sprzeciw wielu rodziców wywoływały do tej pory dwie aktywności. To znaczy sztuczne wyciąganie dzieci ze szkół na różnej maści mityngi politycznej i wtłaczanie młodych ludzi, niepełnoletnich, w bieżący spór polityczny czy spór ideologiczny, a druga kwestia to była nachalna seksualizacja. I właśnie ochrona najmłodszych przed treściami o charakterze ideologicznym była jednym z postulatów, jaki prezydent Andrzej Duda prezentował w trakcie kampanii wyborczej. Był to jeden z elementów przedstawionej przez niego karty rodzin. Nikt nie ma prawa narzucać rodzicom tego, w jaki sposób mają wychowywać swoje dzieci, ani tym bardziej narzucać dziecku treści, które zdaniem rodziców nie wpływają dobrze na jego rozwój, czy wręcz są dla jego rozwoju szkodliwe. W czerwcu 2020 roku prezydent mówił, że potrzebny jest zakaz propagowania ideologicznych haseł w szkołach. Stąd resort edukacji i nauki spodziewa się, że propozycja, jaka przeszła przez Sejm, będzie mogła liczyć na podpis głowy państwa. Tutaj nie mamy żadnych obaw. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci w zgodzie ze swoimi przekonaniami. O tym konstytucyjnym zapisie przypominają zarówno resort edukacji, jak i prezydent. Prezydent Andrzej Duda mówi, że niedopatrzenia, jakie znalazły się w Polskim Ładzie, trzeba jak najszybciej poprawić. Swoje zastrzeżenia ma zgłosić rządowi. Tymczasem kancelaria premiera publikuje serię spotów, które mają tłumaczyć wątpliwości wokół nowych przepisów. Dwa tygodnie po zmianach podatkowych, jakie weszły w życie od nowego roku, rząd już wie, że zostały popełnione błędy. Jest pewien taki niedosyt, że oto powinien być ogromny sukces, a na razie go trudno odtrąbić albo trudno otwierać korki od szampana. Część pracowników odczuła błędy na własnej kieszeni. Wszelkie niedopatrzenia trzeba jak najszybciej poprawić. To słowa prezydenta Andrzeja Dudy. Kancelaria prezydenta chce rozmawiać z rządem o Polskim Ładzie. Przedstawi swoje uwagi. Dotyczą one według słów szefa gabinetu prezydenta Pawła Szrota m.in. sytuacji pracujących emerytów i opodatkowania świadczeń socjalnych. Kancelaria premiera publikuje serię spotów, które mają m.in. tłumaczyć, komu przysługuje, a komu nie. Ulga dla klasy średniej. Padają pytania. Zarabiam 4800 zł brutto miesięcznie na etacie. I nie zanosi się, że otrzymam podwyżkę. Czy muszę cokolwiek składać? I odpowiedzi. Ten się nie myli, kto nic nie robi. Tak Polski Ład odczytuje wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. To jako Solidarna Polska z zaskoczeniem przyjęliśmy to zamieszanie z początku roku związane z zaliczkami. Twarzą Polskiego Ładu oczywistym jest, że jest pan premier Mateusz Morawiecki. Profesor Witold Modzelewski większe oczekiwania ma jednak wobec ministra finansów. Kto powinien za to wszystko po pierwsze tłumaczyć i odpowiadać? Powinien to robić minister finansów. Dla mnie jest to w ogóle wielkim zaskoczeniem, że takie rzeczy o podatkach mówi premier albo wicepremier do spraw aktywów państwowych. I właśnie premier podkreśla, że w obliczu popełnionych błędów nie może umknąć sedno Polskiego Ładu. Wszyscy zatrudnieni na etacie, którzy zarabiają do 12 800 zł realnie zyskają na Polskim Ładzie, albo ta zmiana będzie dla nich neutralna. Dla 90% Polski Ład oznacza większe zarobki albo utrzymanie stanu
posiadania. Rząd liczy, że po styczniowym falstarcie Polaków do Polskiego Ładu przekonają rosnące zarobki. Myślę, że te miesiąc, dwa, czyli jak już system się zaklimatyzuje i będzie już chodził w sposób pewny, będzie widać, kto na tym Polskim Ładzie zyskuje, to będzie to już pewnie sukces, który można będzie odtrąbić. Resort finansów deklaruje, że osoby, które otrzymały mniejsze pensje w styczniu, a powinny na Polskim Ładzie albo zyskać, albo nie stracić, będą mogły liczyć na wyrównania. W Zakopanem prezydent Andrzej Duda wziął udział w charytatywnym maratonie narciarskim. Jak mówił, potrzebna jest integracja przez sport. W trakcie 12-godzinnego maratonu czołowi narciarze razem z podopiecznymi Fundacji Handicap bez przerwy pokonują slalom, by zjechać w tym czasie jak najwięcej razy. Każdy przejechany kilometr oznacza więcej pieniędzy na działalność fundacji, która promuje sport, szczególnie wśród osób niepełnosprawnych. Niemalże każdego roku prezydent Andrzej Duda inauguruje charytatywny narciarski maraton i jako kapitan drużyny zjeżdża slalomem z numerem 1. Prezydent wskazywał, że zawody pozwalają na integrację przez sport. Spotykamy się niezależnie od przekonań, niezależnie od poglądów, niezależnie od różnych swoich możliwości. Jesteśmy razem, rozmawiamy. Kolejnym ważnym elementem, jak mówił prezydent, jest bycie z dziećmi i z młodzieżą i dla nich. Tworzymy coś dobrego, co ma ogromne znaczenie dla budowania tego, co nazywamy społeczeństwem obywatelskim, dla budowania tego, o czym mówimy, że to jest taka nasza odpowiedzialność za otaczającą nas rzeczywistość, po to, żeby stawała się ona lepsza. Równolegle na stoku na Polanie Szymuszkowej odbywał się także mini slalom. Wzięli w nim udział dzieci i dorośli. Ferie to wymarzony czas dzieci i młodzieży. Radość jest większa, gdy można skorzystać ze zorganizowanego wypoczynku, ale najpierw trzeba na miejsce dojechać. O tym, o czym należy pamiętać, żeby wszystko odbyło się w sposób bezpieczny. Kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie to województwa, w których trwają ferie zimowe. O to, żeby bezpiecznie dojechać na miejsce wypoczynku, dba Inspekcja Transportu Drogowego i Policja. Szykując się do wyjazdu na ferie, pamiętajmy, żeby dobrze zaplanować ten wyjazd, czas podróży, uwzględnić ewentualne utrudnienia, a także korki na drodze i po prostu się nie denerwować, tylko spokojnie swoim tempem jechać do celu. Mówi Maciej Święcichowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Rodzic, który chciałby sprawdzić, czy pojazd, którym jego dziecko jedzie na wypoczynek, jest bezpieczny, może to zgłosić odpowiednim służbom. Policja przypomina też o obowiązku noszenia elementów odblaskowych w terenie niezabudowanym po zmroku. Ale noszenie tych odblasków ma jak najbardziej zastosowanie również w terenie zabudowanym, do czego policjanci zachęcają. Zwłaszcza nasze dzieci powinny w takie elementy odblaskowe być wyposażone, ponieważ przy tak zmieniającej się aurze i fakcie, że bardzo szybko robi się ciemno, no tak każdy taki element odblaskowy zwiększa widoczność naszego dziecka. Strażacy przestrzegają przed wchodzeniem na zamarznięte jeziora. Przypominają, że kilka dni mrozu to za mało, aby zbiorniki wodne pokryły się grubym lodem. Od kilku lat zimy są dosyć zmienne. Te temperatury w czasie dnia są bardzo często dodatnie, natomiast nocą one spadają poniżej zera, więc lód, który powstaje na akwenach, ma bardzo niestabilną strukturę. Tłumaczy Sławomir Brandt z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Poznaniu. Na koniec przypominamy, że w jakiejkolwiek sytuacji zagrożenia życia należy dzwonić pod numer 112. A teraz Paryż. Francuzi protestowali przeciwko przepisom, które zezwalają na zabijanie dzieci poczętych już nie do 12, ale 14 tygodnia ciąży. Na ulice Paryża wyszło około 20 tysięcy osób. Chcieli zamanifestować, że są za życiem i nie zgadzają się na zbrodnię tzw. aborcji. To reakcja na projekt ustawy, który trafił do francuskiego parlamentu. W myśl zawartych w nim przepisów, prawo zezwalałoby na zabijanie dzieci poczętych nawet do 14 tygodnia życia. W środę w Senacie ma się odbyć drugie czytanie dokumentu, stąd manifestacja. Wśród tych, którzy na ulicach głośno mówili, że życie nie jest wyborem, a niepodważalnym prawem, nienaruszalną świętością, od momentu poczęcia do naturalnej śmierci, byli ludzie młodzi, starsi oraz rodziny z dziećmi. W Krynicy Zdroju odbyło się spotkanie podwórkowych kół różańcowych dzieci. W tym roku PKRD obchodzą swoje 25-lecie, a okazją, by podziękować Panu Bogu, będzie tegoroczna pielgrzymka na Jasną Górę, zaplanowana na 19 czerwca.
To pierwsze w nowym roku regionalne spotkanie podwórkowych kół różańcowych dzieci. Dzieci spotkały się w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krynicy Zdroju. Przywiozły ze sobą wyjątkowe intencje. Za babcię i dziadkę. Za rodziców i za wszystkich zmarłych. Za wszystkich zmarłych, za moją rodzinę i całą klasę. Dzieci przypomniały sobie program PKRD, który jest odpowiedzią na zaproszenie Pana Jezusa. Nie ma dnia bez modlitwy. Miały też okazję usłyszeć założycielkę podwórkowych kół różańcowych dzieci Magdalenę Buczek. Każdego dnia, gdy będziecie brać do waszych dłoni różaniec, mówcie Matce Bożej tak, że chcecie z miłości do niej i Pana Jezusa odmawiać tę modlitwę. Dzieci po różaniec sięgają bardzo chętnie. Wtedy Matka Boża wyprasza łaski dla tych, o których się modlimy. Gdy się modli, to na różańcu to Maryja wysłuchuje dużo próśb. Modlitwa do Maryi leci, do Józef, do wszystkich świętych i do Jezusa. Jezusowi dzieci wspólnie śpiewały kolędy. Pomogły zespoły Zasadnioki i Promyczki Dobra. Zapytaliśmy dzieci, czy lubią kolędować. Bo kolędy są takie bardzo, bardzo fajne, bo one tak wprowadzają atmosferę świąteczną, wszyscy się radują. Opiekun PKRD, ojciec Piotr Detlaw w homilii przypomniał dzieciom, by często zaglądały do Pisma Świętego. To przepis na życie, podkreślił. Taki przepis, który jeżeli podejmiemy w naszym życiu, gwarantuje nam, że będziemy ludźmi szczęśliwymi. Za obecność dziękował wszystkim proboszcz parafii ksiądz prałat Andrzej Liszka. Dziękuję Radiu Maryja, Telewizji Trwam. Podziękowania kieruję pod adresem księdza dyrektora radia ojca Tadeusza Rydzyka. Obecny rok jest dla podwórkowych kół różańcowych dzieci rokiem szczególnym. Jasna Góra już 19 czerwca. PKRD obchodzą swoje 25-lecie. Tegoroczna pielgrzymka dzieci na Jasną Górę będzie okazją do wspólnego świętowania. Pozdrawiamy wszystkich, którzy śpiewają piosenki Promyczków Dobra. To były informacje dnia, kolejne wydanie o 10:00 z Panem Bogiem.